Z Moguncji do Darmstadtu jest tylko 3,5 mile, ale droga tak szkaradna, takie piaski i błota, że woleliśmy częściej iść piechotą, niż wlec się noga za nogą. Ekwipaż nasz był jednym koniem, tylko że nie tak przyczepionym z jednej strony do dyszla, jak ów mój zaprząg z Wrocławia do Drezna, ale zaprzężonym porządnie, do bardzo porządnego na 2 osoby powoziku z pudłem. Porządek ten uprzęży i sam ubiór furmana, choć prosty, ale ani dziurawy, ani łatany, przekonywały nas dostatecznie, że nie jesteśmy u siebie. Ale za to kraj w ogólności tak był do naszego podobny, że co krok przypominał nam jakąś znajomą okolicę i obudzał przywiązane do niej wspomnienia, któreśmy sobie opowiadali nawzajem. To wprawiło Adama w najdoskonalszy humor, a to podobieństwo krajobrazu sprawiło mu, jak mówił sam, 100 razy większą przyjemność niż najpiękniejsze widoki nadreńskie, choć je z takim zapałem rysował. Oho, żeby to posłyszano w Warszawie, rzekłem. Klasycy mieliby gotowy pistolet na zabicie cię raz na zawsze w opinii wielkiego świata. I opowiedziałem, jak raz na wielkim obiedzie u generała Krasińskiego król dandysów warszawskich, wielki wojażer, pan hrabia Gustaw M., rozśmieszył i zgorszył całe towarzystwo opowiadaniem, jak jeden z jego znajomych ziomków, stojąc z nim na moście westchnień w Wenecji, westchnął, wspomniawszy sobie, że w tym dniu właśnie zaczyna się jarmark w Łowiczu. Poczytano to za dowód takiej głupoty, na którą nie ma wyrazu. I dopiero gdy Walerian I, a ja po nim, odważyliśmy się stanąć w obronie cenzurowanego, zdania zachwiały się nieco i w końcu podzieliły się na dwoje. Wojskowi zwłaszcza wzięli stronę naszą przeciwko frakowym pankom, dla których zagranica to Eden, dopóki w nim na rajskie jabłuszka fortuny i zdrowia nie stracą. A potem wygnani z raju wrócą pokutować w kraju. O, i żebyż pokutować, a nie jak wąż deklamować i do podobnych żelosów pokuszać drugich młokosów. Gdy zaś dotknięty tym widać pan hrabia zapytał mnie po chwili z przekąsem, czy prawda, że bachury z pejsami w jarmułkach służą do stołu w traktieriach w Wilnie, wypaliłem mu na to taką filipikę, że podobnej zapewne w życiu swoim nie słyszał. Nie mógł wszakże obrazić się jawnie, bo nie wprost do niego samego, ale tylko w ogólności mówiłem. Musiał wszakże wściekać się in petto, tym bardziej, że się większość w tym razie oświadczyła za mną. Opowiadanie to wywołało w Adamie jeden z tych improwizacyjnych wybuchów, które tym mocniej wstrząsają słuchacza, że on w nich wcale o efekcie nie myśli, a tylko jak huragan jego farysa to go wznosi, to ciska o ziemię, paląc ognistym oddechem swych uczuć, a porywając na skrzydła swych myśli. Mówił o dziwnym tym zaślepieniu, a raczej o mamieniu, które Bóg często za karę, jak na pojedynczych ludzi, tak i na całe społeczeństwa dopuszcza, że w zapatrzeniu tylko na dalekie, złudne miraże w istocie nic ani w sobie, ani wkoło siebie nie widzą i goniąc niby za wodą, gotowi są odbiec od rzeki, aby zginąć w piaskach pustyni, gotowi się wstydzić cnót własnych, aby w cudzych grzechach zagrzęznąć. Jak zaś są miejscowości, gdzie owe fizyczne fatamorgany pojawiają się częściej niż gdzie indziej, taki podobny fenomen moralny często od przyczyn miejscowych zależy. Klimat i natura kraju wpływać muszą koniecznie na temperament i charakter mieszkańców. Płaskie, piaszczyste równiny, miałkie koryta rzek inne już od dzieciństwa czynią wrażenia na ludziach niż góry, skały, kwieciste łąki lub dębowe lasy, które ani na takich płaszczyznach, ani nad brzegiem takich rzek nie rosną. Imaginacja, jak oko nie mając o co się oprzeć, aby móc skupić się w sobie, staje się w końcu jak ów strażnik telegrafu, który wzrok tylko na dalekość wytęża i machinalnie ruchy innych telegrafów powtarza. Stąd pochop do naśladownictwa, które znowu z natury swojej musi w końcu wpadać w przesadę. Poezja też w takich warunkach łatwiej może, niżeli gdzie indziej staje się naśladowniczą i sztuczną. Poezja prawdziwa wszędzie i zawsze wykwita tylko z poczucia zamiłowania rzeczy własnych, bo takie tylko dla poety są istotnie prawdziwe, bo takie on sam tylko przez siebie widzieć, poznać i poczuć może. Przedmioty i uczucia poetyczne Brane z książek będą to zawsze tylko albo zasuszone, albo sztucznie robione kwiaty. Ciekawe może dla botanika, dobre dla sztucznych włosów lub barwionych twarzy, ale których żadna wiejska dziewczyna za nic na świecie ani do głowy, ani do piersi przypiąć by sobie nie chciała. Poezje tego rodzaju mogą podobać się i podziwiać pewne światowe i literackie koterie, ale ogół nigdy ich nie przyjmie, ani uzna za swoje. A i ty przecież skąd, jeśli nie z książek, nauczyłeś się najprzód i pojmować, i pisać poezję, rzekłem. Pisać wiersze, nie poezję, odpowiedział, bo to dwie rzeczy różne jak niebo od ziemi. Książki przekonały mnie tylko, że wszyscy wielcy poeci, ilu ich było na świecie, od Homera do Goethego, wszyscy z tego samego źródła czerpali. A jakież to jest źródło? Poezja ludowa? Zapytałem. Poezja ludowa nie jest źródłem. Ale tylko jak wiejska dziewczyna czerpie wprost dłonią i pije ze źródła, nim je potem wodociągami do miasta na fontanny i na herbatę sprowadzą. A więc cóż jest źródłem? Rzeczywistość i prawda. Dla gminnego oka to skała, ależ to właśnie ze skały na Parnasie greckim wytryskało źródło kastalskie. Imaginacja jest tylko jak Hebe, co z tego źródła nalewa, albo jak ta dziewczyna w Karlsbadzie, co sprudel kubkami rozdaje. I oto masz, w jaki sposób zaczęła się rozmowa, o której dziś głównie chcę pisać, a to, aby ci donieść wiele nowych rzeczy, o których sam raz pierwszy z niej się dowiedziałem. Fizjolog jakiś dowodzi, są to własne słowa Adama, że mózg dziecka w pierwotnym kształtowaniu się swoim podobny jest koleją do mózgu ryby, ptaka, zwierzęcia, nim się wreszcie na mózg ludzki wykształci. Otóż i w kształceniu się moralnym i artystycznym człowiek przez podobneż fazy przechodzi. W obu razach, jeżeli się nad którym z tych pośrednich szczebli zatrzyma, rodzą się monstra, półgłówki i poeci, bazgracze. W pierwszych latach pobytu w uniwersytecie był on, jak sam powiada, co do poezji w stanie zwierzęcia. To jest pisał takie wiersze i miał takie wyobrażenie o sztuce, jak tego wymagali ówcześni recenzenci warszawscy. W szkołach zaś, w Nowogródku, czuje, że był w stanie ryby. Kiedy na wzór drukowanego jakiegoś poety świderskiego zaczął był przekładać wierszem Numę Pompiliusza, Floriana. I to z prozy polskiej Staszica. I oto jest parę wierszy, które sobie przypomniał. W mieście Kurii, w kraju Sabińczyków, w pośród rozkosznych cyprysu gaików i tym podobne. To sam początek, a potem z pojedynku Leona z Numą. Jak na dnie studni dwa zjadliwe węże, na wierzchu skały dwaj waleczni męże i tym podobne. Uśmieliśmy się serdecznie z tych wspaniałych rymów, które autor deklamował z emfazą. A ja też przypomniałem sobie moje z Gonzalwa z Korduby, tegoż Floriana, z którego także w szkole i także z prozy polskiej kilka miejsc zwierszowałem. Między innymi pojedynek Almanzora z Larą. Tak się zaczynał. Almanzor, jeszcze słaby z odniesionej rany, lecz cnotą i miłością ojczyzny zagrzany, skoro tylko na niebie dzień się ukazował, do osobnej się walki z Gonzalwem gotował. I tak dalej.